Spokojnie, tego oscypka też sobie zjem. Też sobie tak, go zjem. Ten też oscypek będzie zjedzony. Sam bym zjadł sobie takiego oscypka, no ale nie mogę jeszcze zjeść sobie takiego oscypka. Zjadłbym sobie takie ziemniaczki one z żółtkiem. Moje. Ale też nie mogę sobie zjeść takich ziemniaczków z żółtkiem. Chociaż mógłbym sobie skubnąć troszeczkę takiego ziemniaczka. Nie. W każdym razie ja tutaj mam coś fantastycznego. Bo jest tutaj kurczaczek. Kurczaczek na parze zrobiony, taki ładnie przygotowany. Ogóreczki, cukinia widzę, papryka, pieczarka, no, kiełki lucerny, bardzo fajnie. No i co? No i tak jakbym mięsa tu nie miał, no tak jakbym. No ja bym sobie zjadł takiego loneczko i takiego mu burgerka, ale nie mogę sobie jeszcze pozwolić. Walczę dalej, wiecie, na tym moim wyzwaniu. Jestem znowu 6 albo 7 dzień. Dosyć mocno się ścisłem, mocno się zapiąłem. Kalorykę sobie bardzo ściąłem, bo jadam w granicach 2200-2500 kalorii. Dzisiaj tak naprawdę powinienem solidnie pojeść, bo trening przed nami. Dzisiaj idziemy ćwiczyć ponownie. No tak, wczoraj to ty bardziej popiłeś niż pojadłeś. Wczoraj było trochę. Pozdrawiam w ogóle gości z Katowic, super ludzie. Pośmiałem się z wami, dosiadłem się do was do stolika. Pożartowałem troszeczkę z wami. Zapraszam was tutaj oczywiście w piątek i w sobotę na fajną imprezkę do białego rana. Będą koncerty, wstęp wolny, będzie zabawa, no będzie się działo i znowu nocy będzie mało. A ja chcąc nie chcąc musiałbym się zabrać za to moje jedzenie, bo powiem wam, że naprawdę czuję. Waga, jak zwróciliście uwagę, ostatnio kiedy jechaliśmy na pierwszy trening z Łukaszem, to stawałem na wagę, było tam 114 kilo, nie? Dzisiaj stając na wagę wyszły 4 jedynki. Mieli jak tytuł dobrego horroru, bo tak kiedyś tak gdzieś usłyszałem. W każdym razie ważę 111 kg. 111 kg 100 gram. Tak? Tak, nie? 111. Tak, to wtedy są 4. 100 gram, nie? Ja mi się tutaj podmienił tym talerzem. Nie, zostaw. Muszę zjadł te ziemniaki, bo one tak na mnie patrzą, te ziemniaki. Ja bym sobie zjadł, no ale nie będę. Trzeba były zabrać się w ogóle za to. To pachnie wszystko. Wiecie, czego tutaj mi brakuje? Brakuje mi tutaj jalapeno. Jalapeno mi brakuje. Ja lubię zjadać jalapeno. Tym bardziej w tym systemie dietetycznym, bo wtedy kapsaicyna powoduje szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Trzeba się przeżegnać. Żegnam się prawą ręką, a nie lewą, bo tutaj ludzie piszą, że się żegnam prawą ręką. Proszę bardzo. No, nie, no wiecie co, powiem wam, że normalnie, nie, po prostu ser pokryty serem, bo to jest oscypek i prezes sobie tutaj widzę na ser, no oscypek położył jeszcze cheddar, fryteczki, skubałbym jak, no jak, szarpałbym jak Reksioboczek, no nie mogę, niestety nie mogę, no dobra, zdejmujemy kapelutek sełba. Smacznego. I powracając jeszcze raz do tej mojej prawej ręki. Ja nie żegnam się lewą ręką, tylko prawą. To jest odbicie lustrzane, kochanie. Bardzo dużo ludzi zwraca mi uwagę, że żegnam się lewą ręką. Nieprawda. Żegnam się prawą ręką. A gdzieś tam ktoś napisał w komentarzu, że on się żegnać nie musi przed jedzeniem, bo dobrze gotują. Tak też można, nie? Tak też można. No dobra. Chcesz czy nie, trzeba cię zjeść. Najbardziej smakuje mi w tym kurczaku to, no jest mega soczysty. W ogóle te dania, które tutaj widzicie, są serwowane u nas w restauracji też. Ktoś ma ochotę zjeść tak fit, to może sobie zjeść. Ale powiem wam coś. Dzisiaj o godzinie 14, między 14 a 15 odbędzie się niesamowite widowisko u nas w restauracji, bo będzie, kochani, dzisiaj challenge. Challenge burger, 2,5 kg burger stanie dzisiaj na stole i staje i siada przed nim zawodnik, który podejmuje się wyzwania i w 30 minut planuje zjeść tego potwora. No ja życzę mu powodzenia. Ja życzę mu powodzenia. A tam widzę telefon, kolejny dzwoni. Czekaj. Nie mogę teraz rozmawiać, nie mogę. Dobra. Słuchajcie, kochani. Ja muszę kończyć. Chociaż nie ukrywam, żebym z wami dalej gadał. Dużo radości dla was. Dziękuję serdecznie, że jesteście. Pozdrawiam. Cześć, hej.